Bemowa FM. Nas słucha się lepiej. Bemowa FM. Bemowa FM. Nas słucha się lepiej. A ze mną w studiu już panowie, oj, mili, sympatyczni, atrakcyjni. Trochę tylko tutaj poskręcam mikrofony, żeby to było miło, ładnie i sympatycznie. Ze mną jest Ryan Pasko, dobrze? Dobrze, dobrze. Przemek Wiśniewski. Jestem. Obecny? Obecny. Obecny. I oczywiście basista Krzysiek Pecun Myśliwiec. Tak, cześć, to ja. To ty. Witam was serdecznie. Zespół Killing Silence, formacja, która istnieje już jakiś czas, ale ostatnio bardzo, że tak powiem, dynamicznie się rozwija. Materiał, koncerty z sabatami, nie? No to po prostu wszystko, wiecie, panowie, szacun. Ale może zacznijmy od rzeczy takich dość przyziemnych, bo wy macie oczywiście jakiś tam materiał gdzieś kiedyś zarejestrowany, ale to gdzieś było dawno temu. Czy to jest takie dla was nowe otwarcie w tej chwili, ten materiał, który wydaliście, tą epkę Way Back Home? Tak, no to jest nowe otwarcie przede wszystkim dlatego, że jest skład zmieniony w dużej części. Startowaliśmy w 2008 roku, no a później tam się posypało to wszystko personalnie. Mieliśmy rok, czy tam dwa lata przerwy. Skompletowaliśmy nowy skład ze starego, zostali właściwie ojcowie założyciele, czyli ja i Konek, tutaj nieobecny, którego bardzo pozdrawiamy, ale którego tu nie ma, bo nie lubi udzielać wywiadów. I po tych perturbacjach różnych personalnych znaleźliśmy Przema na gitarę, Maćka na perkusję, no i długo szukaliśmy wokalisty i w końcu Ryan przyjechał ze Stanów specjalnie do nas. No specjalnie. Pan, no specjalnie, no. Specjalnie. 5 lat temu, ale czekałem na ten moment. Jeśli chodzi w ogóle o moje przejście do zespołu, też dość tak przy okazji koncertu dla naszego, znaczy właściwie przy okazji takiego wspólnego jamowania sobie z gitarzystą właśnie, z Maćkiem, który powiedział, że a tutaj jeden właśnie, znaczy drugi gitarzysta odchodzi i pewnie, nie wiem, coś będziemy robić. Mówię, z chęcią bym z wami pograł. No to dawaj, no to już, dawaj, chodź. No to i jestem. Ale tutaj generalnie rzecz biorąc mamy do czynienia z muzyką taką bardziej melodyjną. Ty, Przemo, zawsze grałeś ostrzej, rzekłbym. No nie zawsze, słuchaj, nie zawsze. A jeszcze nawet. Tak, a na imprezach słucha disco polo. A na imprezach disco polo. Będzie zabawa. Będzie się działo. Oje, a parari, oje. Parari, raz, dwa, trzy. Hej, no to panowie, to polewaj. No to siup. Zabezpieczny weekend bardziej. No dobra, dobra, żarty żartami. Przemo, tylko do mikrofonu bardziej bym prosił. Tak, dobra, jestem. No. O, tak cię już będzie dobrze słuchać. No. Ale generalnie rzecz biorąc, odnalazłeś się w graniu melodyjnym takim bardziej? Znaczy ja zawsze, no, zawsze. Melodyjnie to za... No, ale ostrzej jednak. To jest tak, bardziej tak, rockowe tak. Takie granie w tej chwili, Killing Silence. Mocniejszymi brzmieniami, ale jednak bardziej rockowe. Znaczy ja nigdy nie zamykałem się na inne brzmienia. Zresztą słucham różnej muzyki, bardzo różnej, tak więc nie było mi to obce. I myślę, że dość łatwo wszedłem w szeregi. Udało mi się przynieść parę pomysłów, które przerodziły się w numery, więc chyba jakoś egzamin zdałem. Nie? No dobra, to posłuchajmy. Zdało, oczywiście, że zdało. Dobra, to słuchajcie, puścimy utwór w takim układzie. Macie do wyboru jeden z czterech. Który chcecie? Trójkę wybierz. Wybierz trójkę. Tytuł poproszę. Inside, dobrze, będzie inside. Wiedzieliśmy, sprawdzaliśmy ciebie. No, a wyobraź sobie, że nie podesłałeś mi Inside'a. Mam Way Back Home, To the Young One, Rabbit Hole i Consolation. Consolation. To puśćmy Consolation. Consolation jedziemy w takim układzie. Look at me. Look right through.
that we went to. Nie ma gadania, nie ma podrywania koleżanki teraz tutaj na antenie. Ty przemoł. Hej, no, Brian, ile lat jesteś tutaj w Polsce? 5. 5 lat. Wcześniej śpiewałeś, czy to tak tutaj się dopiero zaczęło? W Stanach grałem sporo lat z bratem. Bliźniak mam. O! No, mam brat bliźniak. Bliźniakiem? Tak, z bratem bliźniakiem, tak. Tak. No i zaczęliśmy grać razem... Kiedy mieliśmy, nie wiem, 12 lat na perkusy. Perkusy, no. A on był dużo lepszy, bardzo szybko, więc ja zrezygnowałem i zacząłem grać na gitarze. Prawie jak Pantera. Bo łatwiej. No i kilka lat poszło i mieliśmy pierwszy zespół, ale przez, nie wiem, dobre 8 lat graliśmy razem z zespołem. Najbardziej covery graliśmy, zrobiliśmy jakieś demo, epkę, z kilkami piosenki. No i fajnie poszło. A jak się spotkałeś tutaj z chłopakami? To jest taka ciekawa historia. To daliśmy ogłoszenie do internetu. Get comfortable, boys. It's gonna be a long one. Słuchaj, prawie 5 lat jestem, ponad 5 lat jestem w Polsce i prawie cały czas w ogóle nic nie grałem takiej muzyki. Sam w domu na gitarze akustycznie dla syna. Od czasu do czasu w barze coś, ale tęskniłem bardzo na takich prawdziwe kapele, zespół, więc szukałem po prostu i często widziałem na jakiś gdzie pracuję, powiem, był jakiś plakat, młody zespół szukał na wokalistę,
tak coś. I przez kilka dobrych miesięcy właśnie patrzyłem na tego, ale nie wiem, czy bałem się, czy nie miałem pewności siebie, ale po prostu nie dzwoniłem. Ale coś się stało i mówiłem, no kurczę, ja tęsknię i no dzwonię. Dzwoniłem. Rozmawiałem z facetem kilka razy, wysłałem jak ten demo od kilku lat wcześniej. Bardzo się podobał. Zaprosił mnie na próbę, ale między te czasy on pisał do mnie na e-mail, powiedz mi coś o siebie. Więc mówiłem, że Ryan, jestem ze Stanów, mam 31 lat. No, stary jestem generalnie, no. Poczekaj, do tego dojdziemy. Poczekaj, poczekaj. Wyłącz ten mikrofon. Końcu, dobra. Dwa dni cicho. Cicho. Silence. Killing. Silence. Killing me. Sorry. Silence. No i więc po prostu dzwoniłem do niego. I on mówił, Ryan, no, bardzo sympatyczny facet jesteś, dobry głos masz, ale po prostu jesteś za stary. I on myślał, co? I pierwszy raz w życiu czułem, ja mam 31 lat, nie jestem taki stary, ale czułem stary i tak smutno było mi, tak chciałem płakać. Mówiłem, no dobra. I od tego czasu ciężko szukałem i byłem na jakiś, co to był ten? Rock metal. Rock metal. Bez reklamy, nie? Ale... No. I... Ale w sumie ja przez ten portal do poprzedniego zespołu się dostałem. Znalazłem kilka kapelek, które mieli jakiś bardzo ciekawy dźwięku i znalazłem chłopaki tutaj i patrzyłem na SoundCloud, słuchałem na SoundCloud, na YouTubie i mówiłem, no dobra, oni mają coś i nawet ciekawsze, nie wiem, czy za dużo mówię, ale to jest... Ale mówisz ciekawie. Dobrze. A głosowałem do nich, wysłałem te demo, zaprosili mnie na próbę, ale między te czasy ja patrzyłem na jeden koncert, który chłopaki grali bez wokalisty, nie wiem gdzie to było, w Domu Kultury, tak. I jedna piosenka był bardzo ciekawy i bez wokale, ale myślałem sobie, że no na pewno mogę coś z nimi robić, ale teraz ta piosenka trochę inny jest, ale to jest Inside. Aha, Inside będzie, wrzucimy go za chwileczkę. Ale to jest dlaczego chciałem powiedzieć, bo ten, który patrzyłem na YouTubie, before I met them, jak to... Zanim ich zobaczyłem. Tak, to jest Inside, to był Inside. Ale wiesz co, dlaczego pytałem o tą historię, bo generalnie rzecz biorąc, kiedyś rozmawiałem też z Amerykaninem grającym tutaj w Polsce i on mówi, słuchaj, wiesz co, wy Polacy generalnie macie taki problem, że wy tak schematycznie podchodzicie do pewnych rzeczy, boicie się łamać pewne standardy. Ty nie miałeś problemów w komunikacji potem z nimi, żeby tworzyć muzykę? Czy to są ludzie tak otwarci, że... No, my jesteśmy naprawdę taki bardzo podobny człowiecy, dobrze mówię? Tak. Człowieki, no. Tak. Człowieki. To bardzo dobrze. Tak, no to jest właśnie bardzo ciekawe, że Ryan urodził się po drugiej stronie oceanu i jest w ogóle z innego kraju, a mimo wszystko... Jakieś problemy? Nie, mów sobie, spokojnie. Mimo wszystko, jak się spotkaliśmy, to zadziała się jakaś taka niesamowita chemia. Bo jakby z naszej strony to też tak wyglądało, że też przesłuchiwaliśmy kilku wokalistów. I było okej, ale brakowało tego czegoś, co by nas skleiło. Przyszedł Ryan, to od razu poczuliśmy, że to jest ten człowiek. Umówiliśmy się na drugą próbę, żeby jeszcze się utwierdzić w tym przekonaniu, ale generalnie po tej pierwszej próbie poszliśmy na jakieś piwo, piliśmy je, jak już je wypiliśmy, to stwierdziliśmy, okazało się, że pije jak Polak, także nieźle. To jeszcze bez tego piwo bez Ryana, my tak sobie gadaliśmy między sobą. Bierzemy go, tak. To ty tak powiedziałeś, a to nie było piwo, to było coś mocniejszego. Tak. A, dlatego! Przez to zostało stary bryk, teraz jest pijana decyzja była, nie? Przemyślana decyzja przez trzech, jeszcze trzeźwo w miarę myślących gości, więc wiesz. W miarę. Nie piłeś wody. Ale po prostu we got along, jak to powiedzieć? We got along. Dogadaliśmy się, pasujemy. Tak. I oni grają super. I w końcu muzyka to jest bez granicy, moim zdaniem. Ale powiedz, nie, bo wiesz, nie chodzi o granice w sensie wytyczania, tylko w pewnej mentalności też. Nie, wiesz, oni są otwarty, ja jestem otwarty, to mi nie przeszkadza. Mówię po polsku, okej, mi się wydaje, że... Dobrze mówisz po polsku.
Zresztą z tym językiem też jest śmiesznie, bo na naszych próbach czasami jak są jakieś dyskusje, to tak i angielski, i polski, i czasami, tak. Czasami kończy jakiś humor, no. Tak, ale śmieszne jest tak, czasami Ryan gada z naszym perkusistą i tak, nasz perkusista Maciek mówi po angielsku, Ryan mówi po polsku, tak, what the fuck, chłopaki! Albo jest coś takiego, że my tutaj rozmawiamy sobie po polsku, a Ryan nie rozumie, a my... Nieważne. Zawsze nieważne. Leniwe są po prostu i nie chcą wytłumaczyć. No dobra, to słuchajcie. Puśćmy ten Insight. No, udało mi się w międzyczasie go zainstalować, więc Killing Silence w utworze Insight, utwór, od którego się zaczęła przygoda w pewnym sensie twoja z zespołem. Tak jest. Starczy tych kłótni o Piotra Robieckiego. Nie będziemy już więcej. Tak jest. Panowie, epka zazwyczaj jest taką zapowiedzią. Czy ta płyta, ta epka, którą mamy w tej chwili w studio i którą mamy dla was, drodzy słuchacze, żeby było jasne, jeżeli będziecie chcieli mieć ją u siebie w domu, to już szykujcie się powoli na jakieś konkursiwo. Natomiast
To cztery utwora Webka to jest zapowiedź większego wydawnictwa? Jak to w tej chwili wygląda u was? Tak jest. Tak. No, nie, no, tak. Super, mega. No, nie, no, tak no, jest. To dziękujemy bardzo. Wieś. Ta epka to też jest taka ciekawa historia, bo zanim mieliśmy Ryana, graliśmy długi czas bez wokalisty i stwierdziliśmy, że żeby nie stanąć w miejscu i żeby mieć motywację do działania, stwierdziliśmy, że nagramy coś. I mimo tego, że nie było wokalisty, podjęliśmy decyzję, że nagramy to bez wokalu, ale w międzyczasie pojawił się Ryan i Ryan dosłownie w ciągu kilku tygodni przygotował swoje partie, teksty i to zarejestrował. No i byliśmy czyli generalnie Ryan właściwie miał tylko wpływ na linie wokalne, nie miał już wpływu na sam materiał jako taki. Miał wpływ. Na przykład w Inside'zie zmieniliśmy akordy refrenu na przykład, bo tam był jeden akord zmieniliśmy. I Ryanowi po prostu nie odpowiadało, przyszedł do studia, zaproponował tak, żeby to zabrzmiało w ten sposób i jest tak, jak jest teraz. Dokładnie tak, więc... Bardzo... tak, jak jest na płycie, bo teraz się zmieniło, w sensie tam dodaliśmy, teraz już kolejne jakieś tam motywy na gitarze doszły, więc jest zupełnie inaczej teraz, więc nowa wersja, bo to jest tak, że te numery ciągle ewoluują. Gramy te numery na koncertach, na próbach i tak... Ej, a jakbyśmy zagrali teraz, to tak? Zawsze jest wspólny pracy. No, tak, jest taki, bardzo, że bardzo Siemo albo Konik, albo Petru, ktoś Na pewno Inside, jak będzie już... Bo to jest faktycznie preludium do płyty, bo nie ukrywamy, że materiał na płytę na pewno już by się znalazł, spokojnie. Na płytę zbieramy pieniążki, ale o tym może później jeszcze. Jeśli te numery trafią na płytę, a domyślam się, że trafią, to na pewno w jakim stopniu się pozmieniają, tak? No bo mówię, te numery ewoluują, to jest właśnie fajne, to jest fajne, że coś tam, wiesz, coś tam się pojawia, kurde, zróbmy teraz co tak, oj, jest fajnie, nie? Jest moc, jest szerzej, jest taka ściana dźwięku, no, bardzo taka nakręcająca jest, wiesz, ta praca, że jednak... Na przykład Inside teraz gramy inne. No, refren inny. Ja śpiewam na wyższy... Dźwięki. Oktawy wyżej. Refren jest taki trochę mocniejszy, co zrobiliśmy trochę taki tweaking. Ale panowie, to wygląda na to, że tak naprawdę możecie wydać płytę, następnie pogracie kilka koncertów, potem te same utwory nagracie jeszcze raz, bo będą zupełnie inne i w ten sposób na jednym utworze możecie kilka płyt wydać. I to jest właśnie nasza tajemnica, nasz plan. I cały plan. Sukcesu. I cały plan. Co ciekawe, jak prześledzisz twórczość wielu znanych zespołów, to zauważysz, że jest dokładnie tak samo. Tylko zmieniają tytuły. Tak jest. No. Jeden akord. Był taki zespół Iron Maiden, ktoś go zna? No, znamy. Ale podobnie wiesz co, ale Przemo, bo ty mówisz, o tym będziemy później mówić, jeśli chodzi o materiał i zbieranie płyty. Mm-hmm. To jest, widzę logo Mega Totalu, a więc tak generalnie rzecz biorąc, znów crowdfunding, zbieranie przez fanów. Tak jest, dokładnie tak. Już nie ta pora, sorry. Czy to właśnie przez Mega Total szykujecie następny materiał, już z Mega Totalem będziecie chcieli wydawać kolejną płytę? Bardzo byśmy chcieli, tam mamy projekt swój założony i mamy już, znaczy założyliśmy sobie, że zbieramy kwotę 40 tysięcy złotych, mamy uzbierane już 30 tysięcy z tego, tak, co prawie 30 tysięcy, prawie 30, więc... No to pięknie. Więc jest nieźle i jak dobijemy do końca, że tak powiem, tym statkiem dobijemy do brzegu, to wtedy będziemy mogli nagrać pewnie płytę, gdzie będziemy chcieli. Mhm. I jak będziemy chcieli, tak więc będziemy mieli pewną swobodę, tak. Znaczy to też nie jest tak, że teraz nie mieliśmy swobody, tylko że z tymi płytami wiadomo jak jest. No i będzie fajnie, na pewno już nie możemy się doczekać. Mam nadzieję, że to się uda. Ale jak tak słucham was i tak generalnie rozmawiam z wami, to wy macie już wszystko to poukładane gdzieś tam w głowie, także podejrzewam, że już wiecie nawet, gdzie chcecie i z kim chcecie nagrywać tak. Tę płytę. Mhm. Tak jest? Troszkę tak. To się zmienia, bo przychodzą ciągle te nowe pomysły, tak samo zawartość płyty się może jeszcze pozmieniać. Kurczę, to... No, To wszystko żyje, wiesz? To jest tak, chyba że... jeszcze za wcześnie, żeby mówić o takich konkretach. Na razie mówimy o tym, że wiemy, jak chcemy zebrać pieniądze na płytę. Mamy jakieś tam plany już na promocję, na dystrybucję, jakieś tam zarysy tego, jakby to miało wyglądać. Na razie zbieramy. Jak to się uzbiera, to wtedy będziemy już przechodzić do dalszego etapu tego misternego planu. No dobra, to skupmy się na tej epce czteroutworowej, która jest, nazwijmy to, taką pewną wizytówką waszą. Gdyby tak powiedzieć, to właściwie tak naprawdę gdzieś pojawiły się, sami powiedzieliście w pewnych porównaniach, że was porównywano do generalnie kapel z Seattle, tak? Trochę tak. Mm-hmm. Trochę tak do Pearl Jamu. Czy wasze takie amerykańskie, ja wiem, Ryan, to nie, no, no. Ty amerykańskie, ale... Nie odpowiadasz, Ryan. Takie amerykańskie granie was bardzo kręci? Chcecie właśnie w tym kierunku podejść? Jak to... Czy to tak samo z siebie? To? My chyba nie mamy jakiegoś takiego ustalonego zespołu, którym się inspirujemy, albo planu na muzykę. Po prostu to tak wychodzi. Inspirujemy się wieloma rzeczami, bardzo różnymi.
bo mimo, że jakimś tam wspólnym mianownikiem naszych zainteresowań muzycznych jest muzyka rockowa, to jednak to gdzieś tam się rozjeżdża. Jedni lubią trochę lżej, inni trochę bardziej melodycznie i tak to wygląda. I potem te pomysły, te wizje się zderzają na próbach i z tego wielkiego wybuchu powstają nasze numery. Ale ten wybuch to jest wspólna praca na sali prób. To nie jest tak, że ktoś przynosi gotowy materiał, mówi panowie, to jest to gramy bardzo to. Kolektywne. No, wydam, że ktoś przynosi jakiś pomysł. Ostatnio Przemoń jest dość płodny w tym. ale te pomysły, to jest zawsze pomysł i potem pracujemy wspólnie. Każdy coś dorzuca, ma jakieś uwagi. No, to jest taka praca, zabawa, hobby, które się... Też dość istotne jest to, że jeśli na przykład nie możemy się spotkać wszyscy razem, to spotykamy się w pozostałym składzie, tak żeby... Na przykład nie ma Ryana, okej, to sobie posiedzimy, porzeźbimy instrumentalnie, tak żeby nie marnować próby, bo to też jest istotne, żebyśmy się instrumentalnie zgrywali. No nie oszukujmy się, zespół żeby być zgranym, to talent to musi cały czas grać, musimy sobie ufać i tak dalej, tak, żeby być pewnym, każdy na każdym może polegać, więc nawet, nie wiem, jak Pecu nie może zagrać na próbie, to my się spotkamy właśnie z Maćkiem na same gitary i sobie pokombinujemy nowe rzeczy i tak dalej. Żeby na kolejną próbę już przynieść, nie wiem, 2-3 nowe pomysły, tak, na nowe numery. Tak więc to jakoś też upychamy te czasy tak, żeby po prostu jak najbardziej to wykorzystać, I robić to dobrze. Tak, poza tym wydaje mi się, że przynajmniej tak na swoim przykładzie, jak patrzę, inaczej wyglądały próby, kiedy grałem z jakimiś składami x lat temu, a inaczej to wygląda teraz, bo kiedyś miało się w sumie nieograniczoną ilość czasu. Na studiach, w szkole to było po prostu super. Teraz wszyscy pracujemy, mamy swoje obowiązki, swoje domy, swoje życie i ta próba, te 2-3 godziny, staramy się to jak najlepiej wykorzystać, tak jak powiedział Przemo. Mamy zawsze... Staramy się nie marnować czasu, nie pitolimy bez sensu, tylko albo robimy numer, albo ćwiczymy coś, zwracamy uwagę na konkretne elementy. To wszystko jest takie dość przemyślane i dojrzałe. I tak właśnie teraz miałem taką myśl, że no, starzejemy się. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że to stary jak Ryan zaczynasz być po prostu. Okej, panowie, może teraz w takim układzie niech zabrzmi otwierający tą epkę Rabbit Hole. Co? Dobrze, okay, to będzie bardziej młodzieżowo trochę. A wy, panowie, już myślcie nad pytaniem w takim układzie konkursowym. Nie za trudnym, ale żeby też człowiek musiał zobaczyć gdzieś tam coś, zajrzeć, żeby nie było tak, że za darmo rozdamy. Spoko. Jednak fani docenią płynę, jak wygrają tą płynę. Okej, okay. Tak jest. Dobra. Szykujcie się. Close the wound, leave your eyes.
Panowie tutaj teraz rozkładają lingwistycznie całe różne rzeczy. Dobra, panowie, spokojnie. Dobrze. Wracamy do rzeczywistości. Ryan, polewaj. Okej. Okay. Panowie, wy ostatnio dużo koncertowaliście. Tak to pół żartem, pół serio powiedziałem, mieliście, supportowaliście Black Sabbath, ale w ogóle to jest niesamowita historia. Jak dostaliście się w ogóle na ten festiwal? Zgłosiliśmy się i nas wzięli. Zadzwoniliśmy do Ozziego, słuchaj. Nie był jakiś konkurs, jakieś coś takiego? Braliście udział w jakimś konkursie? To był konkurs Antyfest i zgłosiliśmy się. To jeszcze, pamiętam, zgłaszałem pierwszego dnia świąt wielkanocnych, będąc pod wpływem... Jajek. I miałem straszny problem, bo coś mi tam nie wchodziło strasznie. Ja tak siedziałem i w ogóle, ale mi się to udało w końcu zgłosić. I mu weszło. No i było głosowanie internetowe, potem był koncert, potem znowu głosowanie internetowe, no i wygraliśmy. Wygraliśmy Antyfest. I ten główną nagrodę było... Za co dziękuję oczywiście osobom głosującym, bo bez was to by się nie udało. Tak, to było bardzo... W ogóle to też było fajne budujące doświadczenie, bo po tej całej przerwie gdzieś tam ta nasza rzesza fanów wcześniejsza się rozpłynęła trochę, niektórzy może dorośli. niektórzy zestarzeli. Tak, a baliśmy się, czy to się da odbudować i ten konkurs nas utwierdził w przekonaniu, że się udało i że no, było nam strasznie miło. A może zdobyliście nową rzeszę fanów po prostu? Tak, że fani się tam przemielili trochę, są też nowi, są starzy, jest ogólnie sympatycznie. No dobra, ale jak to wrażenie wyjść na scenę na festiwalu, w którym wiecie, że występuje właśnie no legenda, jakby nie patrząc. No. Mieliście okazję w ogóle spotkać się z zespołem, chociaż zobaczyć ich z daleka? Z daleka tak, bo byliśmy na koncercie. Na koncercie. Aha, w tym sensie, ja nie chodziło o backstage, wiesz? Nie, na backstage nie, bo tam nawet wodarze całego Impaktu nie mieli dostępu do jego. To jest szklana szyba. Ponoć można było sobie zrobić z nimi selfie za 2,5 koła. Tak, tak. Ta opcja i nie skorzystaliście z takiej okazji? Ale zabrakło nam stówki nam zabrakło. Kupiliśmy alkohol za te pieniądze. No. Ale czekaj, 2,5 koła dolarów czy złotówek? Złotówek, tak. To nisko się ceni. No, mieliśmy to wydać, ale stwierdziliśmy, że co będziemy kieszonkowe wydawać na... Koncert z Sabbathami to jedna rzecz, ale w Emergenzie też udało wam się dojść do finału. To też jest rzecz, która warta jest podkreślenia. W ogóle chcieliśmy podkreślić, że finał, znaczy ta edycja Emergenzy, szczególnie warszawska część, to był finał, znaczy poziom był niesamowicie wysoki, naprawdę. I wszyscy to powtarzali, jurorzy, przypadkowi ludzie. Tak. Pan pod Pałacem Kultury też. Też mówił, że to jest. Ale nie, naprawdę. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem. Tego pana spod Pałacu Kultury. Jak on grał? Wy jesteście w ogóle chyba zwierzęciem scenicznym. Lubimy. Lubimy. Lubujemy się w tym. Widziałem koncert, właśnie przed Enclose graliście. Wulkan Energii. Tylko, że wtedy graliśmy akurat na jedną gitarę, bo nasz drugi gitarzysta był... co było? Cześć, Konek! Cześć, Konek! I Matt. I Matt. To Maćka akurat nie było, bo był na wyjeździe służbowym, więc daliśmy, tak powiem, ognia na jedną gitarę, ale jutro już będzie można nas usłyszeć też w Warszawie. Już zagramy na dwie gitary. No właśnie, gdzie będzie was można usłyszeć jutro? Klub Voodoo. Gramy z zespołem Support. Tak, to jest nazwa zespołu. Wiem, bo grałem ich niedawno w audycji. Tak, a później gramy jeszcze w niedzielę w Siedlcach. Z Enclose'em. Z Enclose'em w klubie, w pubie 5 sztuk. Ale 5 sztuk zagracie, czy pub nazywa się 5 sztuk? Tego jeszcze nie wiem. Zagracamy do kontraktu. Czyli zapraszamy was na wszystkich na jutrzejszy koncert do klubu Voodoo. To jest Bema 65, jeśli dobrze pamiętam. Tak, dawne No Mercy. Fabryka kotłów. Co jest, jak tam, to wszystko miało było, tam wszystko było. To już nie wiesz. To generalnie co chwilę tam się zmienia. A wy oczywiście, drodzy słuchacze, jeżeli macie ochotę zgarnąć płytkę, no to już ogłaszamy konkursiwo. Przemo. Pytanie brzmi następująco. Trudne będzie. Uwaga. Werble. Ile gwiazdek jest na okładce naszej najnowszej epki pod tytułem Way Back Home? Zapraszamy do liczenia. Przyjęliśmy
że sami nie wiemy, ale jak policzycie, to dowiemy się z chęcią. Tak, dla ułatwienia powiem, że okładkę można zobaczyć na naszym profilu na jednym z najpopularniejszych portali społecznościowych. Nasza klasa? Grono. Grono. W jakim świecie żyjesz? No wiesz co, ja już jestem stary. Ty to już tylko odloty.pl. Odloty. Ale nie znam po prostu. Nie wiem, ale czuję, że to jakieś takie... Koledzy nam opowiadali. Dobra. Za przyjemnego zespołu. To wiesz, to mówicie mi zaraz, dobra, ja wyciszę mikrofony, a poleci Way Back Home. To weź tam, otwórz sobie kolejne okno, przeglądarki. Dobra, nie ma problemu, na Way Back Home w takim układzie. Ile?
Wiecie co, panowie, ale tak powiem, taka mała dygresja, jeśli do naszej rozmowy. Widać, że jesteście zespołem zgranym nie tylko tak naprawdę muzycznie, ale też macie, nadajecie na podobnych falach. Trochę się piło razem. Nie, ale słuchajcie, co ty będziesz mi mówić, że ja się szumiają razem, nie będę. Nie pójdę. Słuchaj, Ryan, ty jesteś gościem, który tutaj odpowiada za kwestię tekstową przede wszystkim. No. Powiedz mi, ty lubisz pisać teksty? Lubisz tworzyć? No, lubię. Czy bardziej wolisz tworzyć riffa, a teksty to konieczność, bo musisz? Ja lubię cały proces. Proces, mogę powiedzieć, bo dla mnie każda piosenka oczywiście jest tak osobisty, jak najbardziej. I każdy ma jakieś historia o moje życie. I od przeszłości, o teraz i... Ja już piszę biografię. No i no, mam, i na szczęście mam sporo materiałów w głowie. No i tylko jest kwestia czasu i no, szansa, żeby pisać. A może pokusisz się o zaśpiewanie tekstu po polsku? Nie wierzę mi. Nie rozumiem. Spróbujesz. Po polsku? Po polsku, teraz, tutaj. Powiem bardzo szczerze, że nie wiem. To możemy coś robić i nawet ja myślałem, że to może by było fajne na jakieś nazywo na koncert czy coś, że gramy jakieś coś, ale może bardziej cover. Aha, na zasadzie samemu nie odważysz się. Bo na pewno gramatykę nie by było tak, powinny być i nie chcę, żeby ktoś jakiś poprawić. Poprawiał cię. Nie wiem, bo i też... I ja mam akcent po prostu i nie mogę to... Amerykański, nie? No tak. Jaki, nie wiem jaki, ale chyba tak. I ja teraz będę bardzo szczery, że często, nie zawsze, jak Polacy albo inne obcy, które nie są anglojęzyczne, śpiewają po angielsku, często słuchać akcent. Mhm. I to dla mnie nie jest... Nie brzmi fatalnie, tylko słuchać po prostu. Mm-hmm. I jeżeli ja śpiewałbym, tak, dobrze mówię? Mm-hmm. Śpiewałbym po polsku, na pewno słuchać akcent i to jest dla mnie taki na... Brzmi jak na niższy poziom. I nienaturalnie. Nienaturalnie. I nie chcę takiego. Na pewno możemy coś takiś robić, jakiś cover fajnie, takiś party, coś takiego. Ale sam... Chyba nie wiem. Ale dzięki tobie zespół może tak naprawdę w Stanach zaistnieć, bo wy Amerykanie uwielbiacie promować swoich artystów, a często właśnie poznają zespół po tym, kto śpiewa i jak z jakim akcentem śpiewa. Tak? No. Jak już będziesz śpiewał prawidłowo po angielsku, to z tym amerykańskim akcentem, to znaczy, że jesteś swój i nieważne skąd, gdzie nagrana płyta, to jest nasz człowiek. I tą muzykę będziemy promować. No. Rozmawiałem o tym z Jarkiem Janiszewskim niedawno z Bielizny właśnie, który wspominał, że między innymi płytę Czarno-Czarnych nagrywali w ten sposób tą z... Boże, zapomniałem teraz, Holly. Z Holly nagrywali w ten sposób, że ona, polskie teksty zostały przełożone na język angielski, a potem ona jeszcze, że tak powiem, przekładała na język amerykański, używając zwrotów i slangu amerykańskiego. Także to nie jest bez znaczenia. Nie jest bez znaczenia. Dobra, okay. Panowie, bo powoli nam czas antenowy się kończy, a chciałbym, żeby jeszcze zabrzmiał Today Young One. Dziękuję wam za waszą obecność tutaj w Radiu Bloomowe. Dziękujemy za zaproszenie. Oczywiście. Oczywiście jeden z utworów wrzucimy sobie do playlisty, a co? A proszę bardzo. Inside? Częstujcie się. Inside? A jak chcecie. No dobrze. Kto chcesz, a co? A kto wam zabroni? Nawet cztery, nie? Wszystkie, możecie cały czas 2-4 nowe. Jak już za to płacimy, to wybierzemy. Ej, Pecu, właśnie wziąłeś kasę? Ale to czekaj, tam jest bankomat. W razie czego jednego zatrzymam, a reszta z kartą niech idzie. Albo popsuliśmy go przed chwilą. No, ale to tam przelew się zrobi. Dobra, nie ma problemu. Przelew. Na konto z wysokim procentem. 360 stopni. Dobra, panowie. Żarty żartami. Ja przypominam oczywiście o konkursie na otwarte wtorki. Zapomniałem chyba w ogóle podać, gdzie macie wysyłać tę odpowiedź. radoslav.szatkowski@pobemowo.fm. Jeżeli na konkurs, na koncert chcecie Enclose i otwartych wtorków wpaść, to oczywiście wysyłajcie maila z informacją, z jakiego kraju pochodzi Flavio. A jeśli chodzi o zespół... Ja wiem, mogę ja też wiem. Nie, bo to jest odpowiedź. Ale poza konkursem ci powiem. Pozdrawiam Flavio. No jest. Wszyscy pozdrawiamy Flavio. No.
Cześć Flavio. Cześć Flavio. Natomiast jeżeli chcecie mieć epkę Killing Silence, ja już widziałem tam jakieś odpowiedzi są, więc, ale może będą błędne, więc jeszcze walczcie ewentualnie. Ile gwiazdeczek jest na okładce tejże epki? Dość takiej abstrakcyjnej trochę tej okładki, no ale już nie mamy czasu teraz, żeby już o niej porozmawiać za bardzo. To wpadniemy następnym razem. To dobra, nie ma problemu, to jesteśmy umówieni. Dobra, ja już żegnam się z wami, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć. Cześć. Dzisiaj Karola Parejewskiego nie ma, dzisiaj Karol Parejewski na openerze, więc sama muzyka, ale też warto zostać i posłuchać, a czemu by nie, bo tak. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.